klata? Wypchnij klatę. Czekajcie, fryzurę poprawię. O tak. Zygmunt Trylański dzisiaj jest naszym rozmówcą. Zygmunt Trylański to wybitny fotografik, miłośnik naszego regionu, koneser pięknych kobiet, jak również znakomity gawędziarz. Zygmuncie, teraz wszyscy robią zdjęcia, wszyscy się nimi chwalą. Chciałem ciebie zapytać, co twoim zdaniem jest najważniejsze w zrobieniu dobrej fotografii? Co trzeba mieć w sobie? Uczyć się, podglądać mistrzów, oglądać mnóstwo zdjęć, żeby znaleźć tą swoją ścieżkę później, to co nas interesuje. A jeśli chodzi o książki? Książki, to nie muszą być książki fotograficzne. Chociaż też oczywiście, jeżeli ktoś się zajmuje fotografią, to powinien przeglądać książki fotograficzne, albumy, ale w ogóle czytanie, literatura, no to co nas rozwija, prawda, i później przekłada się na to, co tam robimy, no między innymi fotografii, tak jak w każdej dziedzinie sztuki. Ty chyba zrobiłeś nawet specjalnie kurs szybkiego czytania, żeby móc bardzo dużo czytać i w ten sposób. Tak, no ciągle ten brak czasu i to czytanie takie, gdzie nauczyliśmy się w szkole podstawowej, całe życie tak czytamy i nie da się przyspieszyć. Dlatego są kursy, gdzie można zamiast jednej książki w tym samym czasie czytać 4, 5, 6, prawda? Mhm. I to jest zysk. Jeżeli ktoś dużo czyta, to powinien się zainteresować. Są takie kursy, warto się trochę pouczyć. Mhm. Rozmawiamy kilka dni przed takim wielkim wydarzeniem, ponieważ otrzymasz bardzo poważne wyróżnienie. Czy mógłbyś powiedzieć dokładnie, o co chodzi? Należę między innymi do największej organizacji fotograficznej na świecie, FIA w Luksemburgu. Największa organizacja, jedyna na świecie, pod patronatem UNESCO. Należy do tego około 90 krajów. Nadaje tytuły artysty, fotografa. Oczywiście trzeba spełnić pewne warunki, brać udział w salonach międzynarodowych, zdobywać tam nagrody. No i wtedy można starać się o jakiś tytuł FIAP-u. Podstawowy to jest AFIAP, czyli artysta FIAP. W Polsce ponad 100 osób ma ten tytuł. Następny to jest EFIAP, czyli Excellence. No i ta najwyższa MFIAP, czyli Master FIAP, ale to kilka osób na świecie ma dość ten najwyższy stopień. Ale czy dostaniesz ten mastera, nie, tak? Nie, mówiąc. Nie mastera. Kilka lat temu podzielono jeszcze ten EFIAP Excellence na kilka kategorii, żeby pobudzić fotografów do działania, do aktywnego brania udziału w salonach. Podzielono na brązowy, srebrny, złoty. Teraz doszły jeszcze diamentowe. W Polsce srebrny FIAP 4 ludzi dostało, no między innymi ja. To właśnie w sobotę jadę na tą uroczystość w fotoklubie w Warszawie się odbędzie, gdzie będziemy mieli wręczany ten srebrny FIAP i kilka osób ten podstawowy. AFIAP. No właśnie, to jest jakby ukoronowanie takie twojej twórczości i pewien etap, no bo oczywiście ty nie mówisz ostatniego słowa, cały czas jesteś czynny, prawda? Ciągle gdzieś jeździsz na jakieś plenery, czy mógłbyś o tym opowiedzieć też, jak to wygląda w twoim przypadku, życie fotografa? Tak, no między innymi należy też do Związku Polskich Fotografów Przyrody. Właśnie w tym roku ta organizacja obchodzi 25-lecie istnienia i dla utrzymania 25-lecia w ciągu roku będzie zorganizowanych 25 plenerów w różnych zakątkach Polski. Ponadto fotoklub organizuje też plenery, w których też staram się uczestniczyć. Czyli rocznie kilkadziesiąt wyjazdów ci się kroi. Tak, tak. W Polsce, za granicą,
póki nogi noszą, to staram się wykorzystać swój czas. A chciałbym, ponieważ jesteśmy w Kowarach i w Karkonoszach, żebyś opowiedział o Karkonoszach, o swoich Karkonoszach. Czy są jakieś miejsca, gdzie szczególnie lubisz robić zdjęcia? Czy masz jakąś w ogóle jakąś metodę, że wychodzisz rano albo w nocy, szukasz jakiejś pozycji? Jak to wygląda w twoim przypadku? Rano. Te najkorzystniejsze warunki fotograficzne to są właśnie złota godzina rano po wschodzie słońca, gdzie trzeba w nocy wyruszyć, prawda? Czy błękitna przed zachodem. To najkorzystniejsze światło do fotografii. No ale właśnie, mieszkasz w Szklarskiej Porębie? Czy tam gdzieś są twoje miejsca, czy w różnych? Karkonosze, w pobliżu mamy Rudawy Janowickie, Góry Izerskie, sama Kotlina Jeleniogórska. No, jeśli od Karkonosze chodzi, no to taką perełką są Śnieżne Kotły, rejon Szrenicy. A ponieważ mieszkam w pobliżu, bo z mojego domu widzę Szrenicę, czy ze szczytu Szrenicy swój dom, no i ta świadomość, że kilka minut do wyciągu i za pół godziny można być w górach, to jest korzystne. No niestety wyciąg przed wschodem słońca nie rusza i to już trzeba na własnych nogach albo dzień wcześniej. Tutaj mam przed sobą katalog zdjęć z aukcji fotografii FIAP-u. Jest takie cudowne zdjęcie młodej damy na Wydmach. Piękny akt twojego autorstwa. Powiedz proszę o tej swojej działce, o tej dziedzinie fotografii. Jak ci się udaje znaleźć takie piękne miejsca, modelki? Piękne miejsce jest mnóstwo. Jeśli chodzi o akt, to tak zaczęło się u mnie w latach 70. Między innymi no, tutaj w Jeleniogórze mieliśmy Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne. Takim prężnym prezesem był Maciek Bożek. Między innymi zapraszał tutaj z Polski znanych fotografów, między innymi też fotografów aktu. Zorganizowany był jakiś plener tutaj u nas w górach. No i po jakimś czasie zaproszono mnie do takiej ogólnopolskiej grupy A74. Szefem był pan Garstecki, nestor polskiej fotografii. 30-osobowa grupa, ja głównie zajmowała się właśnie fotografią aktu. No jak zacząłem jeździć na te plenery po Polsce, zaowocowało to między innymi na największym na świecie salonie aktu i portretu kobiecego, było Wenus w Krakowie. No i tam ku mojemu zaskoczeniu udało mi się główną nagrodę zdobyć, Grand Prix Venus w 77 roku. A jak znajdujesz kobiety, które ci pozują? Czy to są znajome jakieś, czy osoby przypadkowe? Różnie to bywa. Da, albo znajome, albo organizowane są plenery aktu, gdzie no, modelki są zapraszane. A powiedz proszę, czy jest jakaś potrzebne jakieś porozumienie między fotografem a modelką, żeby ten akt był znakomity? No bo musisz tą osobę... Nie ma innej możliwości, jeżeli człowieka się fotografuje, czy portret, czy ciak, czy w innej sytuacji, no musi być porozumienie. Chyba że to jest fotografia streetowa, czyli uliczna, gdzie no, ten kontakt no, wręcz przeszkadza, prawda? No bo wtedy to są zdjęcia no, streetowe, reportażowe, prawda? Wtedy ten kontakt niepotrzebny jest, chociaż no, ostatnio są małe utrudnienia, bo RODO weszło, prawda? Prawda? No ale robi się te zdjęcia. W całym świecie istnieje ta fotografia streetowa, że tam na salonach FIAP-u też często bywa ten dział fotografii streetowej. A Zygmuncie, ty pochodzisz z rodziny bardzo takiej zasłużonej i znanej w Karkonoszach, w Szklarskiej Porębie. Jakbyś mógł opowiedzieć, skąd się tutaj wziąłeś? Jaki był twój tutaj początek? Jak do tego doszło, że tu trafiłeś? Urodziłem się w Łodzi. Do szkół chodziłem, stąd zacząłem też pracować w Łodzi. No tam już fotografią się zająłem.
ponad 50 lat temu. Z fotografii też, tam Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne, między innymi już tam zacząłem działać. W 1968 roku miały miejsce wydarzenia w Polsce. Nie byłem zbyt pokorny, no i wtedy w czasie studiów też miały miejsce demonstracje. Zostałem wyrzucony z uczelni i do wojska. Miałem szczęście, że nie do karnej jednostki. A co wtedy studiowałeś, przepraszam? Na Politechnice. Na Politechnice. Mhm. Dostałem się do wojska. Karnie niejako, na szczęście nie do karnej jednostki. Po 11 miesiącach udało mi się wydostać dzięki dobrym ludziom. No ale ponieważ ojciec zmarł, musiałem jakąś pracę podjąć. W dużym zakładzie Anila w Łodzi pracowałem w dziale konstrukcyjnym. Próbowałem na studiach wieczorowych. Ponownie wpadłem w konflikt z dyrekcją zakładu i nie tylko. Nie chcę opowiadać, jak to było. No, jakoś ten antykomunizm w genach chyba dostałem. Nie bardzo godziłem się z rzeczywistością. I tak wiedziałem, że kariery nie zrobię, bo nigdy do partii się nie zapiszę, a tego podstawowy warunek. Przyjechałem do Szklarskiej Poręby, bo z pracy musiałem tam zrezygnować. Takich czynnych dni, po prostu zmuszono mnie do opuszczenia tej pracy. Ja siostra tutaj pracowała. No i przyjechałem zaczerpnąć powietrza świeżego. Zresetować się troszkę. Siostra mi zaproponowała, może byś spróbował pracy tutaj w WP, brakuje ludzi. No i mówię, przecież nie mam pojęcia o tej pracy. No, ponieważ miałem staż niejako dzięki siostrze w poznaniu tego terenu, ponieważ przyjeżdżałem tutaj na wakacje do siostry, a pierwszą wycieczkę poprowadziłem w wieku 10 lat. Przypadkowo zupełnie. W Szklarskiej? W Szklarskiej, tak, tak. To jeszcze na chwilkę wróćmy do tego momentu, jak już się sam cofnąłeś. Powiedz o tym pierwszym przyjeździe do Szklarskiej, bo z tego co wiem, wyglądało to tak, że mama się wsadziła do pociągu z karteczką, tak. Kim jesteś miałem i kto cię ma odebrać. 6 lat, no i miałem tutaj przyjechać do siostry na wakacje. Mama pracowała, ojciec też. No więc powieszono mi na szyi tutaj jakiś karton z adresem do pociągu z prośbą do współpasażerów, żeby... A to był rok 52, ubiegłego wieku. No i tak odbyłem tą podróż, to siostra mnie odebrała w Jeleniej Górze. Siostra 17 lat starsza, prawda? 17 lat starsza, tak. No i tak większość wakacji spędzałem tutaj w Szklarskiej Porębie i tak w wieku 10 lat domu w czasowym Raszyn. Siostra prowadziła tam między innymi wycieczki jednego dnia. Nie pamiętam, co to było, zachorowała czy coś, nie mogła jej się, tu grupa się zebrała, no więc siostra mnie podprowadziła. Mówi, mój brat zna drogę, to doprowadzi wesela do wodospadu Kamieńczyka. Znaczy, mając 10 lat, pierwszą wycieczkę. Tak narodził się Kaowiec Zygmunt, tak? Znałem drogę, niewiele mówiłem, bo nie wiedziałem, ale wycieczkę zaprowadziłem. Ludzie wrócili, wszyscy zadowoleni, że jakiś staż 10 lat. No i teraz właśnie wróćmy do tych nowszych czasów, jak wróciłeś z Łodzi i dostałeś właśnie pracę w tej roli. Siostra mi zaproponowała, może byś spróbował, ponieważ no, brakuje ludzi tutaj do pracy, ale z pewnymi oporami, no bo nie bardzo miałem, nie wiem, pojęcia, nie miałem ani przewodnikiem, ani wtedy mówiło się Kałowiec, bo organizator kulturalno-oświatowego życia. Tak, kulturalno-rozrywkowy. Oświatowi to byli jeszcze w zaległych czasach. To było ci kaowcy, tak. Ta sławni, tak. A później rozrywkowi. No i się okazało, że zmarł mi przewodnik, czy ten organizator, w domu w czasowym Grunwald w Jagniątkowie, w którym nie byłem nigdy. No, proszono, żebym tam pojechał. Pierwszy raz w tej miejscowości byłem, no i do kierowniczki zgłosiłem się, a to duży dom czasowy był, 200 osób tam przyjeżdżało. Kierowniczka ucieszyła się, mówi, że ona dobrze, że pan przyjechał, do po obiedzie
pan poprowadzi tutaj wycieczkę pierwszą, tu w okolicach Jędrkowa. Ja nie miałem pojęcia, gdzie iść. Mówię, pani, może jutro. No ja pierwszy wziąłem przewodnik Sudety Zachodnie Stecia, no i tą pierwszą trasę po obiedzie odszedłem, popatrzyłem, gdzie to jest, co tam powiedzieć. Na drugi dzień rano, po śniadaniu, pierwsza moja wycieczka. Datę pamiętam, bo to mi się tak wryło, no bo zostałem rzucony na głęboką wodę. 13 lipca 71 roku. No i tą pierwszą wycieczkę, zacząłem się, duża grupa, ponad 100 osób, no coś trzeba powiedzieć do tych ludzi, no nauczyłem się na pamięć tej książki, co widać, jakie górki. No. I w tym dniu wróciłem na obiad, po obiedzie następną trasę szedłem. No i tak z dnia na dzień ten pierwszy turnus przebrnąłem. Siostra mi pomogła, bo trzeba było jakiś wieczorek tam zapoznawczy, pożegnalny poprowadzić, jakieś legendy na powiedzi. No to siostra przyjechała, wspomogła mnie. No a później szczęśliwie tak jesienią zaczął się kurs przewodnicki, dwuletni. Miałem szczęście, bo szefem kursu był najsławniejszy przewodnik w tym terenie, Tadeusz Steć, niestety nieżyjący już. No i po tym dwuletnim kursie chodziłem, oczywiście pracując. A ten kurs jak wyglądał z panem Steciem? Bo to też postać legendarna, jakbyś mógł go przywołać teraz we wspomnieniu swoim. Tak, bardzo go wspominam, no bo to człowiek z charyzmą, prawda, kto go pamięta, to przecież wspaniały wykładowca z olbrzymią wiedzą, że większość przedmiotów on prowadził. No z GoPru to ten Sajnok, który był szef, Marian. To też Marian Sajnok prowadził. No i były niestety też wykłady polityczne, no bo w tamtych czasach każdy kurs musiał mieć tam działkę. Jakiś sekretarz Komitetu Wojewódzkiego chodził zajęcia, bo na egzaminie też trzeba było zdawać i z tego przedmiotu. No. Także ten kurs przeszedł, musiałem godzić pracę z kursem. Wycieczki szkolne, no ale udało mi się przebrać, no i zostałem przewodnikiem sudeckim po dwóch latach. Zygmuncie, opowiedz proszę o tych szalonych latach 70. w Karkonoszach, 60. też, o których pewnie słyszałeś, bo wtedy podobno było bardzo wesoło, tutaj życie towarzyskie kwitło, wielu ludzi pierwszy raz tutaj przyjeżdżało i postanowili się bardzo fajnie bawić, nie tylko oglądać góry. No i weselej było. No, pamiętam przez tamte czasy. No, do klubu dostać się to było bardzo trudno, tak z marszu. Bo na ogół domy wczasowe miały limit biletów, prawda? I na ogół dom wczasowy, cały klub, Sasanka czy Kaprys, jeśli chodzi o Szklarską Porębę, zajmowali. Były fajfy po południu, wieczorem dancingi, plus jeszcze kilka innych lokali. Wszędzie go pan ludzie się bawili. Ponadto takie obrazki, teraz się nie spotyka, z wycieczką się szło, wycieczka śpiewała w marszu. Różne hej, hej, sokoły, różne tam piosenki popularne. Główną ulicą Szklarskiej Poręby szła wycieczka śpiewając. Wycieczki autokarowe, w autokarze ludzie też śpiewali, cieszyli się. No jakoś ta tradycja zaginęła. Nie wiadomo dlaczego. A jeszcze pamiętam wycieczki, kiedy autokarów nie było. Jak przyjeżdżałem właśnie tutaj, miałem 6-7 lat i z domów czasowych były samochody ciężarowe, deski jako ławki i tak zwiedzało się Kotlinę Jeleniogórską. A jeżeli chodzi później o lata 80., to już było tak trochę smutniej, prawda? Były ograniczenia w górach. Pamiętasz ten czas? Trochę smutniej, tak, no bo nastał stan wojenny. Skończyły się w czasy wtedy, no, znaczy początkowo jeszcze przyjeżdżano, później no to życie zamarło. Na początku stanu wojennego no, w ogóle był zakaz poruszania się
w górach, no bo turysta mógł zagrozić, prawda, sojuszem międzynarodowym, a ty nie wiadomo, czego się obawiano, prawda. Pamiętam, początkowo jak pozwolono na początku wybrać się w góry, ale tylko pod opieką przewodnika. A. Więc przy Domu Śląskim pod Śnieżką, obstawionym wopistami, i ci przewodnicy, którzy mogli prowadzić wycieczki, robiono listy. I to było płatne, turyści płacili, nie pamiętam, jakąś tam opłatę, listę specjalną, WOP zatwierdzał i z Domu Śląskiego pod Śnieżką można było wejść na szczyt Śnieżki, wrócić, ta sama ilość dziś musiała wrócić, no i następna wycieczka, że rekordziści mieli po 5 wejść na Śnieżkę, przewodnicy. Szczyt Śnieżki przydzielony był liną stalową na granicy, tak, wstawione wopistami. No, tak to było, jest co A powiedz proszę, Zygmuncie, bo rozmawiamy o twoim takim życiu, o twoich obserwacjach, a jak wyglądało robienie zdjęć przez te lata, jak przyjechałeś w Karkonosze na stałe i potem, czy od razu się wziąłeś za fotografię, czy to ta pasja dopiero później się narodziła w tobie? Nie, od razu, bo jakiś ciąg był już tam. W Łodzi też zajmowałem się fotografią. Przyjechałem tutaj też z aparatem. No oczywiście to była fotografia analogowa, pamiętne aparaty Zenit czy Praktiki, później Pentagon. No też urządziłem sobie jakoś tam ten kącik, gdzie miałem ciemnie. Początkowo w pokoju służbowym mieszkałem. W domu wczasowym w nocy zasłaniało się okna, robiło się ciemnie, no i w ten sposób działało. No. Twoja siostra też jest osobą bardzo interesującą. Czy mógłbyś opowiedzieć o jej spotkaniach z Wlastimilem Hoffmanem? Bo pozowała, prawda? Pozowała, tak. Ja co prawda nie uczestniczyłem przy tym, no ale sam pozowałem Hoffmanowi. To właśnie siostra mi zaprowadziła do pana Hoffmana, no i później sam biegałem, taki w wieku 7-8 lat. Do tej pory pamiętam niektóre jego opowieści, no bo trzeba było kilka godzin siedzieć w fotelu. On malował, szkicował, malował i cały czas opowiadał, żeby to... No, dziecko. Co opowiadał, co pamiętasz? Zająć się jakoś. Do tej pory mi utkwiło na przykład, że mówił o reinkarnacji. Ja z zaciekawieniem słuchałem, prawda? Wszędzie mieli następne życie, to dotyczące. Oczywiście dostosował to do wieka dziecka, ale potrafił zainteresować. Jeszcze miał taką dużą wazę wypełnioną cukierkami. Jak widział, że no, tam zmęczenie, prawda, czy brak zainteresowania, no to cukierkami częstował. I tak między innymi zwiedzając klasztor w Niepokalanowie, poznałem siebie w tym na obrazie. Tak, taki tryptyk wisiał, jak i pastuszek grający tam na jakiejś trąbce, także do kilku obrazów też mu pozowałem. Oczywiście mniej, no a siostra to tam całe cykl obrazów była podobno jego ulubioną modelką. No i troszkę obrazów zostało. Ostatnio spotkałem kilka jego obrazów w Sopocie, w galerii. Wisiał olbrzymi zbiór, między innymi też były tam obrazy Hoffmana. A jaki to był człowiek? Podobno bardzo ciepły i taki delikatny w bezpośrednim kontakcie. Tak, no to wszyscy mówią. No, jak pamiętam, wtedy miałem 7-8 lat, bo w tym wieku mu pozowałem, no to takie małe dziecko, tak, ale to ciepło, no i jak on potrafił zainteresować. No,
po kilka godzin siedziałem w tym fotelu, prawda? Tak. I on potrafił tak. I ta dobroć taka z niego emanowała. To też zapamiętałem. On żył tam w swoim świecie jakimś, na przykład nie znał wartości pieniądza. To żona czuwała nad nami, obraz on by porozdawał ludziom. No, malarz miał swój świat, on nie wiedział co ile kosztuje. No. Skupiony był na twórczości cały czas. Dzięki żonie, tak. No, zmarł dwa lata po śmierci żony, dokładnie w drugą rocznicę śmierci żony, czyli ta więź musiała być między nimi bardzo mocna. No. Zygmuncie, kochasz podróże, łączysz to z fotografią, ze spotkaniami z przyjaciółmi. Jakbyś mógł opowiedzieć o jakichś podróżach, które ci szczególnie utkwiły w pamięci, które chciałbyś przypomnieć wszystkim? No, tego mnóstwo było, co no, też zawdzięczam fotografii i przynależności do tych organizacji fotograficznych. Należy do 5 plus kolonia artystyczna w Szklarskiej Porębie, gdzie też dwóch fotografów, tam malarzy i rzeźbiarzy przytulili do siebie. Też miewamy wspólne wystawy i plenery. No ale z podróży tak, no to cała Polska, no dzięki. Tak, a gdzie chciałbyś wrócić? Może tak. Jest kilka miejsc. 2 lata temu na Malcie byłem i chętnie bym powtórzył też. A Armenia? Miejsce piękne, ciekawe. Bo tam przeżyłeś coś ważnego, w Armenii, prawda? Tak. No bo jakiś czas należałem do takiej... Grupa ratownictwa katastroficznego. Kataklizmowego. Tak. No i dzięki temu gdzieś tam po trzęsieniach ziemi, po powodziach. Między innymi ta grupa jeździła po świecie. No ja byłem między innymi w Armenii też, po tym strasznym trzęsieniu ziemi. Tam 40 tysięcy ludzi podobno zginęło, prawda? No nie była to przyjemna podróż. Przy okazji kawałek Armenii zobaczyłem, ale ten ogrom tej tragedii, to było coś strasznego. Jestem widocznie za wrażliwym człowiekiem, musiałem wycofać się z tego, bo nie mogłem się przyzwyczaić. Natomiast myślę, że z przyjemnością jeździsz do Pragi, ponieważ tutaj w Pradze mieszka twoja córka i córka chyba też poszła w twoje ślady, jeżeli chodzi o fotografię. Troszkę tak, no, do Pragi to już zacząłem jeździć kilkadziesiąt lat temu, no między innymi byłem też przewodnikiem praskim. Do tej pory mam uprawnienia przewodnika praskiego. Miasto, prawda, jedno z najpiękniejszych miast na świecie, doceniane. Chętnie tam jeździłem z wycieczkami, nie tylko. A jak to się stało, że córka tam trafiła, bo ona jest obywatelką świata przecież, znana jest. Córka tak, no, studiowała w Anglii, w Danii, no i szukała swojego miejsca po studiach, gdzie by się zatrudnić. Kilka propozycji miała po świecie, no ale między innymi w Pradze. Spróbowała jedno, że bliskość rodziców, bo mogła wylądować przez w Australii czy w Kanadzie. Zatrudniła się w takiej firmie, która filię po całym świecie rozsiane miała. No i spróbowała w Pradze. No i tam szczęśliwie trafiła na miłość swojego życia. Franciszka Komarka, informatyka. No i dzięki temu mam wnuki pół czeskie. No zaraziłem troszkę córkę fotografią. Chodziła do szkoły fotograficznej w Pradze. Nie ukończyła, natomiast wnuki się pojawiły. Trudno to było pogodzić. No ale fotografią, na ile czas jej pozwala, przy tej dwójce małych wnuków, to działa i nawet wykorzystując czas urlopu macierzyńskiego, tworzyła stronę, małe studio i dorabia troszkę też na fotografii. Fotografii artystycznej też, szła nawet do tytułu artystycznego, ma
Afia 2 lata temu zdobyła ten tytuł. Zygmuncie, chciałem cię jeszcze zapytać, jakie jest twoje marzenie niezrealizowane, a które chciałbyś, żeby się spełniło? Nowa Zelandia. Mhm. Chciałbym tam być. Niektórym kolegom udało się tam bywać, fotografom oglądałem zdjęcia. Myślałem, że to są zdjęcia z Norwegii, fiordy. Się okazuje, że podobne fiordy są też w Nowej Zelandii, prawda? I kilka stref klimatycznych, piękny kraj. Nie, żyjemy nie raz, może w następnym życiu się uda. A może i w tym jeszcze. Oby, już mamy drugie życie. Przed nami już drugie, tak. A dlaczego drugie życie, to ty może no właśnie, powiesz. To od ciebie usłyszałem, że drugie życie jest wtedy, gdy to pierwsze w zasadzie według różnych takich wskazań mogłoby się już kończyć, prawda? Nie, kiedy człowiek zdaje sobie sprawę, że no to pierwszy niestety ma kres, prawda? Tak. Każdy dzień jest ważny. Przez kilkadziesiąt lat nie dopuszczamy tej myśli, prawda? Tak. Także to dotyczy innych, ale nie nas. No. I wtedy każdy dzień smakuje bardziej. I wtedy, tak, doceniamy wtedy każdego sympatycznego człowieka, którego spotkamy, uśmiech kobiety, każdą książkę przeczytaną, prawda? Docenia się te uroki życia wtedy. Także każdy wiek ma swoje uroki też, prawda? Ale to już nie idzie, nie? To właśnie jest najlepsze. To najmocniejsze było. Tak jest. No ale już się nie kręci. Kręci się, no właśnie. Tak, to jest najmocniejsze. Tak. A to będzie taki fajna końcówka. Dziękuję bardzo.